Chciałeś być scenarzystą? Tak, ja sobie to wymyśliłem, bo stwierdziłem, że to jest idealny zawód dla mnie. Będę mógł sobie sam w domu coś pisać, a ktoś to później będzie zamieniał na filmy. Ja będę częścią tego fantastycznego zjawiska zwanego kinematografią, ale nie będę musiał się w nim. Tak, nie będę musiał nadzorować pracy 60 osób, nie będę musiał wychodzić, wyglądać, działać, tylko będę siedział, pisał i moje filmy będą robione. Wiesz, jak to brzmi? To brzmi totalnie jak coś, co kończy się następnym zdaniem, w którym mówisz: no i teraz muszę nadzorować 60 osób, wychodzić z domu.